Siemaneczko, pokażę metodę kopiowania kont, ale na tej konsoli nowej generacji, w seriesie. No ta metoda niestety teraz też już jest po kiczkana. Tu jak widać pokazuje w tle konto, zupełnie nowe, rano zrobione. Pierwszy level, zero, niczego. To jest tak, no stare GTA, zalogowani na dwa konta, na koncie dawcy i na tym nowym, co, na które będę kopiował. I tu zwyczajnie odpalamy GTA. W drugiej części pokażę, co tu zrobić, żeby na dole po prawo wyświetliło się tam RP, jakiś kurier, X, online, a tryb fabularny. Bo tu jak się odpala stary GTA na seriesie, tego nie widać. Od razu jest fabuła. Później to w dalszej części pokażę, co tu zrobić, żeby były te X i można kopiować tak jak tam na łanie. Ale tutaj teraz tak, wczytało mnie na fabułę, zwyczajnie zmieniam profil na ten, na który chcę wszystko skopiować i daję start online, zagraj w GTA online, sesja dla zaproszonych, potwierdź. Usłyszę takie trzy razy boom, 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 klikam guzik Xboxa, przytrzymuję, wyłączam pada. Włączam pada z powrotem, klikam A w ten start, jestem na menu głównym. Na tym menu głównym czekamy sobie z 10-12 sekund i zwyczajnie wracamy do gry. I to jest ta metoda, którą ja tam kiedyś znalazłem, jak ten ledwo glitch wyszedł, tylko że wtedy działało to trochę inaczej, bo no, wracamy do gry, teraz jak załaduje nas praktycznie już do sesji, też klikniemy guzik Xboxa, żeby nas nie wywaliło. I tu właśnie powinno wyrzucić mnie do fabuły, a teraz w efekcie końcowym dostaję czarny ekran. Muszę zresetować grę, dlatego nie skopiłem mi się tą metodą samochody. No ale dobra, do tego też dojdziemy. Dobra, już mnie praktycznie ładuje do sesji. I tutaj muszę kliknąć guzik Xboxa i na tym ekranie zostać, bo gdybym to teraz wyłączył, dostanę właśnie ten czarny ekran, czy tam co tam jest. A tu muszę właśnie, dlatego to jest metoda nie solo, zapomniałem powiedzieć na początku. I tu będzie nam na chwilę potrzebny jeden znajomy. Pokazuję tą metodę, bo dla mnie jest to szybciej, bynajmniej znów gra się szybko ładuje, bo na łanie zanim tam się załaduje, to ja tu już mam praktycznie postać skopiowaną. Ale co do znajomego, znajomy najlepiej jak ma już ten rozegraną misję w kasynie, żeby mógł ją tu rozpocząć, tą old pani Agaty Baker, i najlepiej jak już którąś z tych misji sobie rozegrał, żeby mógł pominąć te, tak jak to jest ta pierwsza misja porządkowa, kurwa porządkowa, no ta pierwsza misja u tej Agaty, żeby pominąć tego pijanego Chińczyka, co tam będzie biegał w kółko. Co to jest Wuchenga Cheng, kurwa jakiś. No, żeby pominąć ten, bo za długo by to trwało. No, ale potrzebna nam, no można byłoby do innej misji, ale niektóre nie dają hajsu, dają stroje. Niektóre dają hajs, nie dają levelu. Tu mi pomógł na początku tego glitcha taki, nie wiem, Anglik, Amerykanin, nie wiem skąd był właśnie, do jakiej misji dołączyć, żeby zapisało się wszystko. Można by też do wyścigu, ale nie zdążymy tam wybrać pojazdu albo przejechać. Dobra, po prostu zostańmy przy misji z kasynia. A tam właśnie wyrzuciło mnie z sesji, tam na tamtym ekranie. Dołączam tutaj teraz do tej misji z kasyna. I tu też zaszły zmiany. Bo tu wystarczyło, że dołączyłem do tej misji w kasynie. Znajomy tam ją odpalił i opuścił. I już było wszystko gotowe. Misja niezaliczona, ja dostałem RP, dostałem kasę, zakręciło się żółte kółko zapisu gry i to było konto skopiowane już
wywaliło mnie do fabuły, wróciłem na online, gitara, wszystko było. Tutaj też już widzę inne zmiany. Teraz znajomy opuści mi misję, to ja i tak na niej zostaję. Znajomy się zabije, żeby ją tam spierniczyć. Też ja na misji zostaję. No i dobra, dołączyliśmy do lobby, znowu klikamy guzik Xboxa, znajomy tam uruchamia sesję. Wcześniej przed tym patchem robiło się to właśnie szybciej. No i tu rozpoczynamy misję, no teraz znajomy musi się zabić. Wcześniej wystarczyło, że mi opuścił i już było po glitchu. 5 minut by to trwało. Jedna postać. A tutaj znajomy. Dalej niech to leci. No a tu znajomy musi wyciągnąć RPG czy tam coś, po prostu się zabić. Raz. Zabić się drugi raz, żeby sknocić po prostu tą misję. Bo no i też jest to samo. Misja niezaliczona i tam dostaje w tle, widać kasę, dostaje coś tam RP. I tu na dole będzie widać, teraz tam kontynuacja. Po tym dostanę, też zakręci się żółte kółko. I to było wszystko, co trzeba było zrobić. Tu postać była już skopiowana. Wystarczyło wyłączyć ten guzik Xboxa, wyjebało do fabuły. Wróci na online, okręci się kółko. A teraz ładuję mnie z powrotem do misji. Widzę teraz po tym patchu, to jest ten mój glitch, co ja go tam kiedyś znalazłem. Teraz ładuję mnie z powrotem do misji, kurwa. Zamknę ten guzik Xboxa, powinno mnie wywalić do fabuły. Ja dostaję czarny ekran, o, jestem na misji, ja dostaję tu czarny ekran, muszę zamknąć grę i jest dupa. Wtedy zamykam grę, tu już nie można skopiować samochodów. Także no też jest to obejście, tylko trochę pogorszyli sprawę. Mam cały czas czarny ekran, co powinno mi wyrzucić do fabuły. No ale dobra, no zamykam grę, odpalę od nowa, wbiję na sesję i pokażę, że tam już wszystkie te nagrody będą, kurwa, odblokowania. Wskoczy level, wskoczy hajs, wskoczą wszystkie stroje, statystyki, jak były jakieś inne odblokowania, tam badania czy inne pierdoły. Wszystko przechodzi fastą. No jest petarda. Skopiować, żeby drugą postać, no to na jednym koncie i na drugim zmieniacie się na drugiej postaci, robicie to samo. I teraz, tu jak żeby robi na seriesie, tak jak na łanie, odpalacie grę i właśnie klikacie ten guzik Xboxa i na nim, i w tle zobaczycie, że też będzie na seriesie możliwość kliknięcia RB, X-a i tryb fabularny. Starcie się przelogować, przytrzymać ten guzik, kliknąć X i robić podobnie tak jak to robi się na Xbox One, tylko tu różnią się czasy. Możecie też próbować tej metody. No i jest kopiowanie, tylko teraz ostrzegam, no wyszedł glitch, ludzie kopiowali, nic się nie stało, poszedł no patch, można to powiedzieć, nie spatchowali, tylko coś spierdolili z tym glitchem, bo nawet grając sobie normalnie, przykładowo mam konsolę One, dajmy na to, zalogowany na moje główne konto, bo tam mam Golda, bo tam mam kupione GTA, robię sobie nowe, chcę grać, no kurwa, zalogowany na dwa konta, rozładowuje mi się pad, czy mi wypadnie z ręki, kurwa, wypadną baterie, czy cokolwiek, no wyłączy mi się pad w trakcie gry, robienia napadu, czy dostarczania zasobów z bunkra. Włączam go, znowu był ten błąd, tak jakbym robił glitcha, a przykładowo ja normalnie grałem, że to nie był żaden tam patch, tylko coś popierdolili. Teraz to wróciło, działa normalnie, ale ten glitch już też działa trochę inaczej. Że no widać, wszystko się skopiowało, kto ma konta, sobie może kopiować dalej, sprzedawać, robić co chce. Pozdrawiam, elo. Hey. Look,
your garage.